Nazywam się Dariusz Szpakowski. Z komentowaniem meczów piłki nożnej nie mam nic wspólnego, od razu to dementuję. Natomiast od 1999 roku jestem praktykującym spółdzielcą, czyli prezesem gminnej spółdzielni w Ozorkowie. I można powiedzieć, że, że praktykuję na co dzień te wszystkie zasady i ideały, które z historii. Udało nam się przenieść do dzisiejszych czasów. No i Państwo myślę, że po tej prezentacji będziecie w stanie ocenić, czy te, czy te zasady i ideały zostały przeniesione przez nas w sposób, w sposób skuteczny. Spółdzielnia, spółdzielnia, którą zarządzam, bo jestem tam prezesem od 99 roku. Funkcjonuje sobie wozorkowie 30 km na północ od łodzi. E, jest, to, jest to, spółdzielnia, tak jak sama nazwa wskazuje, gminna spółdzielnia, czyli spółdzielnia, która powstała na terenach wiejskich i e, jest to taka spółdzielnia wielobranżowa, jakie po wojnie, e, w latach 40., e, po, zaraz po, po, po zakończeniu II Wojny Światowej, właściwie w każdej, w każdej miejscowości taka gminna spółdzielnia powstawała. Powstała ona również w Ozorkowie. Nie mogła, nie mogła, jako spółdzielnia wiejska nazywać się spółdzielnia w Ozorkowie, więc na początku nazywała się gminna spółdzielnia w Leśmierzu z siedzibą w Ozorkowie. Leśmierz był miejscowością typowo wiejską. A ostatnio udało nam się znaleźć trochę fajnych dokumentów, które pokazują jak gdyby takie szczegóły funkcjonowania tej spółdzielni w 45 roku. Bardzo, bardzo ciekawe to są dokumenty, ale nie wiem, czy mamy szansę na tą prezentację. Będzie dużo łatwiej opowiadać o, o, o spółdzielni. Ja, żeby Państwu jeszcze powiedzieć o tym, jak spółdziel spółdzielczość funkcjonuje sobie w różnych innych miejscach, to powiem, że oprócz zarządzania spółdzielnią ja również zajmuję się kulturą Japonii. Jestem e, ogromnym wielbicielem tego kraju, który, o dziwo, e, posiada kwitnącą spółdzielczość. I e, miałem wielką przyjemność w 2001 roku e, zostać zaproszonym do Japonii, e, właśnie po to, między innymi, żeby zobaczyć, jak spółdzielczość w Japonii sobie funkcjonuje okazało się, że, że, że jest to bardzo dobry wzór do naśladowania. Okazało się, że właśnie w obszarach w obszarach bliskich rolnictwu w Japonii ta spółdzielczość jest taka, której powinniśmy, powinniśmy się uczyć i powinniśmy brać z japończyków przykłady. Będąc Będąc właśnie na tym wyjeździe podejrzałem tam wiele ciekawych wiele ciekawych inicjatyw i rozwiązań. Które, które no pomalutku próbuje w swojej spółdzielni wdrażać. Nasza spółdzielnia, to będzie w slajdach potem widoczne, zrzesza 150 członków. To jest jakby najważniejsza informacja o spółdzielni, bo to są właśnie ci współwłaściciele, o których, o których tutaj pan doktor mówił. Tych 150 członków to. Rolnicy to byli pracownicy spółdzielni i aktualni pracownicy spółdzielni. Czyli, czyli są to wszyscy decydenci, którzy no, są współwłaścicielami majątku, bo prawo polskie mówi, że majątek spółdzielni jest prywatną własnością członków, tak, jest to bardzo ważny zapis, który no, był, był w pewnym momencie pod znakiem zapytania, czy uda się go obronić. Ale w tej chwili on funkcjonuje, czyli, czyli my, bo ja również jestem członkiem spółdzielni, możemy czuć się współwłaścicielami tego majątku. Spółdzielnia zatrudnia 70 pracowników, czyli jest wedle nomenklatury unijnej przedsiębiorstwem średnim, co pokazuje, że no można sobie, że tak powiem, w tych realiach spółdzielczych prowadzić zupełnie przyzwoite przedsiębiorstwo. Obroty naszej spółdzielni to jest ponad 30 milionów rocznie i prowadzimy jako spółdzielnia działalność wielobranżową. Takim głównym kierunkiem naszej działalności jest handel i tutaj jako spółdzielnia gminna staramy się jakby zaopatrywać rolników i, i mieszkańców miasta Ozorkowa i, i okolic Ozorkowa Wszystkie takie produkty, które, które wiążą się jak gdyby no, z gospodarstwem domowym, z gospodarstwem rolnym. Te produkty to przede wszystkim węgiel, nawozy, materiały budowlane, ale również prowadzimy dziewięć sklepów spożywczych, które działają sobie w terenach wiejskich. I te sklepy spożywcze bronią się oczywiście przed zalewem dyskontów, bronią się przed konkurencją wielkich hipermarketów i udaje nam się dość efektywnie jakby tą siecią sklepów zarządzać i, i, i na razie jakby yy wszelkie, wszelkie sygnały o zaniku tradycyjnego handlu na razie są przedwczesne, sądzę, że my będziemy się jeszcze długo bronić. Yy, taką ważną działalnością, którą się bardzo chwalimy, jest produkcja tradycyjnego pieczywa. To jest też taka charakterystyczna rzecz dla gminnych spółdzielni, Mamy piekarnię, która została jakby jeszcze też specjalnie dla podkreślenia wagi nazwana piekarnią tradycyjną, ponieważ właściwie większość, większość tych wyrobów, które wytwarzamy, wytwarzamy wedle, wedle takich tradycyjnych technologii jak kilkadziesiąt lat temu. Mamy nadal dwa ceramiczne piece węglowe. Mamy produkcję chleba całkowicie na zakwasach i bez, bez właściwie użycia jakichkolwiek chemicznych dodatków. I oczywiście ogromną, ogromną rolę w produkcji tego pieczywa pełnią piekarze, czyli ludzie, oni tam obrabiają ręcznie te bochenki, dzięki czemu to pieczywo ma bardzo specyficzny smak, ma wysoką jakość i przez klientów, jak i, jak i, jak i przez jakby osoby, które oceniają czasami to pieczywo, jest postrzegane jako pieczywo bardzo, bardzo smaczne i bardzo dobre. Na terenie aglomeracji łódzkiej udało nam się znaleźć wielu odbiorców tego pieczywa. Między innymi jesteśmy dostawcą sieci handlowych. Współpracujemy z Tesco, współpracujemy z Realem, współpracujemy z makro. I piekarnia również jakby uczestniczy w konkursach, gdzie porównujemy się z innymi producentami. I właściwie od 1999 roku, kiedy przyszedłem właściwie każdego roku startujemy w jakimś konkursie i nie ma właściwie roku, z którego byśmy nie przywieźli jakiejś nagrody. Dwa tygodnie temu wystartowaliśmy w konkursie Tygielek Smaków. Jest to taki konkurs związany z łódzkimi targami Natura Food, targami naturalnej żywności. No i z tego konkursu właśnie przywieźliśmy nagrodę pod, pod tytułem Tygielek Smaków i, i jest to nagroda za chleb kozacki nasz nasz produkt który właśnie w tejże piekarni powstaje mówiąc tutaj o dorobku spółdzielni przejdę może troszeczkę do tego jak ta demokracja jak ta demokracja realnie w zarządzaniu spółdzielnią wygląda jak państwo wiecie spółdzielczość posiada posiada swoje struktury które jak gdyby wynikają ze statutu i w przypadku naszej spółdzielni, jakby zarządza spółdzielnią bezpośrednio dwuosobowy zarząd. Ja jestem prezesem, razem ze mną pracuje drugi członek zarządu, żeby było unijnie i parytetowo, jest to kobieta. I te dwie osoby są jak gdyby głównymi decydentami w spółdzielni. Natomiast mamy radę nadzorczą, która składa się z dziewięciu. Z dziewięciu członków i ta Rada Nadzorcza jest jak gdyby naszym pracodawcą i pierwszym recenzentem. Ta Rada w przypadku naszej spółdzielni spotyka się mniej więcej co dwa miesiące, i jak gdyby tutaj wszystkie nasze decyzje, wszystkie nasze plany staramy się konsultować właśnie z tą Radą. Ta Rada jest przedstawicielem członków, jest wybierana raz na cztery lata i te osoby jak gdyby no są naszymi takimi pierwszymi konsultantami wszystkich naszych pomysłów. Zdarza się bardzo często, że, że właśnie w spółdzielniach zarządy, które starają się jak gdyby prowadzić, prowadzić zarządzanie na zasadzie min minimalizowania jak gdyby dostępu dostępu jakby innych osób do tego zarządzania, troszkę te rady nadzorcze marginalizuje się w większości spółdzielni my troszkę jakby inaczej postrzegamy rolę tej rady i raczej staramy się staramy się dość często i chętnie z radą kontaktować i przekazywać jej dużo informacji chociaż osobiście znam wielu kolegów prezesów którzy traktują radę raczej jako organ dekoracyjny a nie zarządzający w naszym wypadku udała się ta współpraca z radą ułożyć się ją w taki sposób że no oprócz tego że Razem pracujemy nad tym, żeby w spółdzielni było lepiej, no to również razem wyjeżdżamy na wycieczki, razem organizujemy imprezy, razem spotykamy się z pracownikami. Także Rada jest właściwie uczestnikiem całego życia spółdzielni, i myślę, że to bardzo, bardzo również pomaga w rozwiązywaniu takich takich bieżących problemów. I teraz, jeśli chodzi o, o, o właśnie te, te, te demokratyczne zasady, zasady zarządzania spółdzielnią. To również coś, co, co myślę, że odróżnia naszą spółdzielnię od wielu, od wielu innych spółdzielni, czyli, czyli realne, realne zaangażowanie pracowników w zarządzanie, w zarządzanie spółdzielnią. I biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę liczbę pracowników, czyli 70, no muszę, muszę powiedzieć, że bardzo dużą wagę jakby w naszej spółdzielni przykłada się do tego, żeby pracownicy jakby wiedzieli w jakim kierunku spółdzielnia ma się posuwać i żeby o właśnie, proszę państwa, udało się. Ja tutaj sobie pozwoliłem nadać taki tytuł dobre praktyki, bo to jest taka moda teraz, że się dobre praktyki upowszechnia i myślę, że pod tym hasłem będziemy się tutaj E, przemieszczać. Tak jak mówiłem, e, 150 członków, około 80 pracowników to jest prezentacja, która była robiona troszkę wcześniej. E, teraz liczba pracowników zmniejszyła się w związku z większą efektywnością naszej pracy i odejściem na emerytury części osób. E, 9 sklepów, centrum budowlane, czyli materiały, magazyn nawozów i pasz, skład opału, hurtownia warzyw i owoców o tym jeszcze nie mówiłem. Jest to również taka komórka organizacyjna, która skupuje warzywa, pakuje je w takie małe paczki i dostarczamy je również do supermarketów i do, i do sklepów na terenie aglomeracji łódzkiej. Taki główny dostawca dla nas pieniędzy to jest właśnie handel opałem. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą kompanii węglowej. To jest taka dość ważna rola, bo mamy dostęp jakby do dobrego węgla polskiej produkcji. I tutaj bardzo cierpliwie pracujemy, jak gdyby, z polskim towarem w chwili, gdy zalewa nas rosyjski i ukraiński węgiel, ponieważ bardzo, bardzo przybywa tego węgla na polskim rynku. A to właśnie pieczywo i te nasze nagrody. Na dole Państwo widzicie właśnie dwa tygielki smaków, ponieważ udało nam się rok po roku zdobyć te nagrody. I właśnie takie tradycyjne nasze, nasze pieczywo i znaczek z 2006 roku, polski producent żywności. Mamy też taki tytuł za, za chleb sojowy i za chleb gryczany. To są właśnie takie, takie osiągnięcia, które piekarnia w naszej spółdzielni wypracowała. Myślę, że takich rzeczy, które jakby dość specyficznie charakteryzują naszą spółdzielnię, to jest też również bardzo bliski kontakt ze społecznością lokalną. My jesteśmy w mieście. Jakby bardzo widoczni, staramy się jakby pomagać wielu inicjatywom, współpracujemy ze szkołami, współpracujemy z samorządem lokalnym. Ja jestem również jak gdyby członkiem stowarzyszenia, które administruje programem Lider na terenach wiejskich i pracuje sobie na terenie sześciu gmin. To stowarzyszenie nazywa się Polcentrum. I właśnie między innymi za pośrednictwem tego stowarzyszenia utrzymujemy kontakty jakby z rolnikami, z przedsiębiorcami. I to pomaga oczywiście również prowadzić potem interesy. Myślę, że w naszej spółdzielni udało się wypracować jakby też dużą otwartość jak gdyby na, na innowacje, czyli na... Nie boimy się jakby nowych rzeczy, bardzo chętnie eksperymentujemy. Powoduje to, że od czasu do czasu popełniamy jakieś błędy. Ale to jest taka natura świata, że błędów się niestety nie da uniknąć. Bardzo ważna sprawa to właśnie integracja członków i pracowników. To, co mówiłem o Japonii, to właśnie szkolenie z 2001 roku szkolenie zorganizowane dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Miałem wielką przyjemność być jednym z dziesięciu przedstawicieli Europy w Japonii. Tak jak Państwo widzicie, członków tego kursu, yy, albańczyk dziewczyna z Bośni, Bułgarzy, Polacy, z Rumunii, dziewczyna i z Węgier, kolega. To co odwiedzaliśmy to Ministerstwo Rolnictwa, władze lokalne, gospodarstwa rolne spółdzielnie, firmy, rynki hurtowe, ośrodki doradztwa rolniczego i również rodziny, bo można było w weekendy oddać się do dyspozycji jakby rodzin, które chciały zaprosić jakiegoś tam człowieka z drugiego końca świata. I tutaj na dole, właśnie zdjęcie z dożynek japońskich, jest coś takiego jak DOŻYNKI w Japonii, a właśnie gospodyni, właśnie takiego programu Family Visit Kayoku Makiri, nadal utrzymujemy kontakty za pośrednictwem internetu. Tak wyglądają obrazeczki z tego wyjazdu, czyli to jest wieś. To co charakterystyczne na tym zdjęciu, co Państwu oczywiście nie rzuca się w oczy, to jest wielkość domu, ponieważ domy w Japonii są bardzo małe, z wyjątkiem domów na wsi. Domy na wsi, ponieważ jest tam więcej terenu, są, są duże, są podobne do domów europejskich i to jest jakby jeszcze specyfika wyspy Hokkaido, gdzie to zdjęcie zrobiono, że po prostu tam nie widać jakby tego niedostatku przestrzeni, który w Japonii jest powszechny i domeczki w miastach przede wszystkim są maleńkie. Po lewej stronie spółdzielcza. Mleczarnia Jotsuba Milk, bardzo prężnie działające przedsiębiorstwo, które właśnie między innymi zwiedzaliśmy i szczegółowo oglądaliśmy, jak tam wygląda produkcja. Ale również yy, yy, pracująca ze mną yy, pani Czesia Gieraga jako członek zarządu yy, również jeździ sobie troszeczkę oglądać, jak to w innych yy, częściach. Świata zarządza się przedsiębiorstwami. Tutaj akurat przykład projektu Leonardo da Vinci, gdzie właśnie pani Czesia była w Niemczech, oglądać różne przedsiębiorstwa i uczyć się profesjonalnego zarządzania w różnych, w różnych realiach wielkości przedsiębiorstwa, i to próbujemy jak gdyby potem przeszczepiać na nasze, na nasze lokalne, lokalne możliwości. Również e, pracowników szkolimy. E, akurat z 2011 roku e, możliwość korzystania z e, funduszy e, e, europejskich e, pozwoliła nam brać udział w takim e, projekcie Biuro Dobrze Zorganizowane. To jest takie procesowe podejście do zarządzania, e, również biurem. I to e, dotyczyło 12 naszych pracowników ale również taki bardzo fajny projekt w piekarni, gdzie, no, ludzie stosunkowo prości, piekarze to przede wszystkim ludzie z wykształceniem zawodowym, czasami podstawowym, brali udział w takim programie Twój pomysł, Twój sukces, gdzie właśnie japońskie narzędzia zarządzania kaizen wdraża się jak gdyby w realiach, w realiach małej piekarni w gminnej spółdzielni, także takie takie również projekty czasami nam się zdarza realizować. To był taki bardzo fajny projekt, ponieważ pracownicy sami usprawniali sobie pracę i po prostu w kolejnych takich etapach wdrażali sobie takie narzędzia i takie rozwiązania, które mają na ich stanowisku pracy pomóc im, pomóc im w przyszłości. I to bardzo bardzo takie ciekawe podejście. Tutaj przykłady właśnie tej integracji, Wyjazd w Ukochane, pana doktora Tatry. Tutaj po prawej stronie, właśnie wycieczka do Grecji, gdzie, gdzie również zdarza nam się czasami w ramach integracji wyjechać, a na dole też jakiś wspólny wyjazd nad jezioro. No i sporo, sporo właśnie takich przedsięwzięć szkoleniowo, szkoleniowo-edukacyjnych. Również na tych, na tych szkoleniach zapraszamy do współpracy inne spółdzielnie z miasta Ozorkowa i czasami zdarza nam się jakby zapraszać wykładowców dla grupy spółdzielczej, nie tylko pochodzącej z naszej firmy. Yy, mamy takie, bym powiedział, już osiągnięcia, można powiedzieć, że mierzalne, bo mamy w ciągu ostatnich 10 lat dość znaczny wzrost obrotu firmy i, i, i przyrost majątku. Mamy dość stabilną sytuację finansową, także nie ma jakby obaw o kontynuowanie działalności i właściwie wszelkie jakby audyty finansowe przechodzimy z pozytywnym wynikiem. Mamy dość stabilną załogę i bardzo małą rotację jeśli chodzi o, o kadry, to znaczy u nas generalnie rzecz biorąc odchodzą ci co Chcą, bo, bo właściwie to trzeba bardzo podpaść, żeby, żeby, żeby wylecieć u nas z pracy. Ale również, jakby to, co mówiłem o otwartości na zmiany. Również bardzo wysoki jest, jak sądzę, jak na spółdzielczość stopień informatyzacji naszej firmy. Właściwie, właściwie każdy, każdy w tej chwili ma w jakiś bezpośredni czy pośredni sposób kontakt z komputerem. Mamy sieć, która tam 25 komputerów sobie pracuje i o dużym stopniu zautomatyzowania i wszystkie mają dostęp do internetu. Myślę, że również mamy w środowisku spółdzielczym i środowisku lokalnym już wypracowaną taką dość dobrą opinię i, i to też pozwala jakby mieć zaufanie klientów. Na przyszłość założyliśmy sobie na zimę tworzenie jakby drugiej strategii rozwoju, kiedyś tam z unijnych pieniędzy została napisana dla nas strategia rozwoju, która okazało się, że nam bardzo pomogła. W tej chwili chcemy sobie stworzyć następną, bo nam się pokończyły te wszystkie harmonogramy, ale mamy również w planie otwieranie nowych placówek, szkolenia dla załogi i chcemy wejść dość mocno już w tej chwili jakby w otwarcie kanału internetowego sprzedaży, uważamy, że można tym kanałem sprzedawać równie dużo jak kanałem tradycyjnym, i to jest jakby wyzwanie na, na najbliższe lata. No i to by było tyle, jeśli chodzi o, o, o takie informacje statystyczno-organizacyjne. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania do mnie jako praktykującego spółdzielcy, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Ja, jako pierwszy, zadam pytanie, korzystając z tego, że mam mikrofon. Bardzo się cieszę, że my możemy Pana gościć tutaj. Ten pokaz świetnie nam ilustruje to, że spółdzielczość i to na dodatek ta spółdzielczość na terenach wiejskich, coś co się prawdopodobnie w większości moich rówieśników, ale także pokoleniu moich rodziców nie kojarzy w żaden sposób z nowoczesnością, ale raczej z jakąś taką formą, która, która jeszcze gdzieś się uchowała. Może być nowoczesne, że w ramach spółdzielnia może przewyższać nawet nowoczesnością wiele, wielu swoich, wiele firm, Prywatnych, norm, tak zwanych normalnych e, swoich konkurentów, jeśli chodzi o stopień informatyzacji, jeśli chodzi o e, m, zwiększanie wiedzy załogi, jeśli chodzi o, e, o planowanie rozwoju. Chciałbym jednak e, jeszcze w większym stopniu wyeksponować te dwie rzeczy. Które łączą się wprost z samą formą organizacyjną. Czyli wspominał Pan tutaj między innymi o Radzie Nadzorczej. Chciałem poprosić o parę takowych słów na temat walnych zgromadzeń, na temat aktywności szeregowych członków i także, co być może było powiedziane, ale, ale czy mnie umknęło, tutaj padło rozróżnienie na pracowników i członków. Chciałem się dowiedzieć, czy nie wszyscy pracownicy należą do spółdzielni, może są jakieś specjalne warunki, które należy spełnić, żeby będąc zatrudnionym z czasem uzyskać możliwość wpływu bezpośredniego na swoje miejsce pracy. Dziękuję bardzo za takie bardzo dobre pytania, bo pytania akurat bardzo, bardzo takie potrzebne. Pierwsza sprawa to właśnie może odpowiem od tyłu o członkostwie. Traktujemy członkostwo jako dobrowolne, czyli kiedyś była taka tendencja, do takiego przymusowego skłaniania pracowników do członkostwa w spółdzielni, my jakby raczej traktujemy to jako przywilej niż jako obowiązek, w związku z czym pracowników zachęcamy, ale nie zmuszamy do, do członkostwa, w związku z czym jakby traktujemy to jako, jako, jako pewien przejaw świadomości pracownika, że on chce być członkiem i Głównie, głównie, jakby wiąże się to również jakby z takim elementem ekonomicznym, ponieważ u nas w tej chwili udział członkowski wynosi 1000 złotych, czyli no to już jest jakaś kwota pieniędzy. Oczywiście w sytuacji, kiedy pracownik decyduje się zostać tym członkiem, no to staramy się jakby pomagać mu, Ponieważ istnieje możliwość płacenia tego udziału w ratach, można rozłożyć to na dłuższy czas, można tam oczywiście również takiego pracownika wesprzeć jakąś premią, żeby to jego decyzję o członkostwie uczcić, bo się bardzo cieszymy jakby z każdego pracownika, który dojrzał do takiej decyzji. Jest to taki raczej proces bardzo spokojny, niewymuszony i myślę, że to się sprawdza. Myślę, że to się sprawdza że tylko się, ja chciałbym to usłyszeć, żebyśmy też tam mieli na filmie. Każda osoba, która w tej nowoczesnej firmie pracuje, ma otwartą drogę do tego, żeby mieć wpływ na nią, żeby uczestniczyć w zebraniach walnych. Tak, i... oczywiście. I tutaj, jeśli chodzi o pracowników, no to jakby warto również jeszcze powiedzieć o, może troszeczkę o strukturze tego zatrudnienia. Tak jak mówiłem o parytecie w zarządzie, akurat nam się udaje szczęśliwie zachować parytet właściwie w całej firmie, bo mamy mniej więcej 50 na 50 mężczyzn i kobiety. I co jeszcze ciekawe, mamy parytet jakby w drugą stronę, czyli mamy mniej więcej połowę pracowników bardzo doświadczonych i połowę pracowników bardzo młodych, także to jest taki miks i płci i jakby wieku, który bardzo dobrze się sprawdza, to znaczy okazuje się, że właśnie młodzi ludzie bardzo dobrze wspierają tych doświadczonych pracowników właśnie w kontakcie z informatyzacją, a ci doświadczeni pracownicy tych młodych jakby uczą takich bardzo prostych spraw związanych jakby z obowiązkowością, z organizacją pracy i to bardzo, do, bardzo dobrze zdaje egzamin. No i wracając jakby teraz jeszcze do, 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 do kolejnych jakby elementów, czyli walnych zgromadzeń, to te walne zgromadzenia rutynowo odbywają się jeden raz w roku. W naszym przypadku, ponieważ spółdzielnia liczy powyżej 100 członków, to nie jest to walne zgromadzenie członków, tylko jest to zgromadzenie przedstawicieli. Czyli mamy taki etap, że są zebrania y, grup członkowskich, czyli najpierw jakby wybieramy tych przedstawicieli. W naszym wypadku jest ich 35 i tych 35 przedstawicieli reprezentuje tych 150 członków. Te zebrania grup członkowskich odbywają się z pewnym wyprzedzeniem y, i y, przedstawiciele wybierani są raz na 4 lata. Czyli to też jest jakby charakter taki, y, powiedzmy y, tej, takiej, takiej funkcji y, y, kadencyjnej. No i w przypadku, w przypadku tych przedstawicieli, yy, oni jak gdyby ich rola to jest właśnie zatwierdzanie, zatwierdzanie planów, które zarząd tam przedstawia co roku, yy, jakie kierunki działania chciałby sobie tam prowadzić. No, i oczywiście takie formalne czynności, typu zatwierdzenie, sprawozdania finansowego, co jest nawet niezbędne do, 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 do urzędu skarbowego czy do sądu do, 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 do przekazania. Natomiast rzeczą, która jakby również myślę, że odróżnia nas w sensie pozytywnym od, od innych spółdzielni, to jest jak gdyby odbudowanie w przypadku naszej spółdzielni relacji spółdzielni z członkiem. I to jak gdyby to odbudowanie tak jakby wielostopniowo przez wiele lat, żeśmy próbowali jakby to, 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 to nasze wzajemne zaufanie odbudować. Zaczęliśmy od takiego rozwiązania bardzo prostego, a mianowicie rabat członkowski. Wprowadziliśmy dla wszystkich członków spółdzielni karty rabatowe, które jakby są tylko zarezerwowane dla członków i te karty rabatowe gwarantują członkom spółdzielni, 3% rabat na wszystkie zakupy współdzielni. W przypadku, e, powiedzmy, e, takich produktów jak węgiel, jeżeli ktoś kupuje 5 ton węgla, powiedzmy sobie na zimę, e, kupuje, jak to, jeżeli jest rolnikiem, ki, powiedzmy, że kilka ton nawozu, to e, policzyliśmy sobie, że w rabacie członkowskim można właściwie w ciągu jednego roku Odebrać połowę udziału, czyli po dwóch latach, praktycznie można powiedzieć, że odzyskuje się udział w tym rabacie członkowskim. No i to jakby bardzo skutecznie spowodowało powrót członków do jakby zakupów w spółdzielni, bo bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją w Polsce, że ani pracownicy, ani członkowie w swojej spółdzielni nie kupują, co, 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 co oczywiście jest absurdem. Nie? W naszym wypadku udało się udało się jakby tutaj uzyskać efekt odwrotny. Mało tego, nawet jak ktoś sąsiadowi kupi ten węgiel, to my się aż tak bardzo nie martwimy, tak? Jeżeli ten członek jakby na swoją kartę zakupi węgiel dla sąsiada, no bo tak, my mamy większe obroty, a członek ma opinię kogoś ważnego, tak? Czyli, czyli jest to jakby podwójna podwójna korzyść. Druga sprawa, która bardzo ładnie poprawiła nam relacje z członkami to są wycieczki. Właśnie od kilku lat z powrotem zaczęliśmy organizować wspólne wyjazdy i okazało się, że jakby możliwość wyjechania sobie razem gdzieś tam na jakąś wycieczkę nawet nawet dwudniową, jakby z powrotem ludzi bardzo integruje, cementuje pewne kontakty i ludzie z takich anonimowych stają się po prostu kimś znajomym, kolegą, znajomym i jakby przychodząc nawet jako klient do spółdzielni, ten człowiek jakby traktuje nas troszkę inaczej, tak? on już mniej przygląda się, czy ta cena o grosz, czy o dwa jest niższa, ale traktuje tą spółdzielnię jako swoją. Czuje się w jakiś sposób z nią emocjonalnie związany i to jakby również powoduje, że lojalność jak gdyby tych, tych, tych klientów, tych, tych naszych członków w stosunku do spółdzielni bardzo wzrosła. Także to są takie bardzo bardzo proste mechanizmy, które jak ja obserwuję i rozmawiam z kolegami z innych spółdzielni, bardzo wiele spółdzielni jakby zarzuciło te formy takie, takie właśnie tej aktywności takiej kulturalno-oświatowej. A myślę, że, że ludzie jakby oczekują tego, tak? Ponieważ myśmy, myśmy tutaj mówili o współkorzystaniu, o współkorzyściach, tak, czyli nie można zakładać sobie, że członek jak gdyby zadowala się tym, że, że on jest członkiem, tak, i, 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 i musi być wymierny, wymierny jakiś efekt tego członkostwa, nawet jeżeli to jest powiedzmy 3% rabatu na zakupie za 100 zł, to jest 3 zł, tak, ale, ale jest to element psychologiczny. E, taką w sumie e, ostateczną formą, która też nie ma wymiaru jakiegoś ogromnego, jest oczywiście dywidenda, tak? bo od momentu, kiedy spółdzielnia wypracowuje zyski, a mianowicie e, od momentu, kiedy zechce je podzielić na, na również na dywidendę, e, staramy się tą dywidendę wypłacać, tak? i ostatnie powiedzmy 3-4 lata Staramy się, staramy się, żeby każdy członek jakąś tam symboliczną tą dywidendę dostał symboliczną, czyli powiedzmy 100 złotych, tak? Ale okazuje się, że dla większości ludzi te 100 złotych, które bardzo często jest również wykorzystywane do dopisania do udziału, czyli on nawet tych pieniędzy nie zabiera, tylko zostawia je w spółdzielni, żeby one nadal pracowały dla niego. Bardzo tych ludzi jakby satysfakcjonuje i, i, i pozwala jakby na takie realne, ekonomiczne korzyści z bycia, z bycia członkiem spółdzielni. To w sumie okazuje się, że, że, że jakby złożenie tych wszystkich elementów zafunkcjonowało już w tej chwili dość sprawnie, i zarówno po stronie pracowników, jak i po stronie członków jakby jest, jest, jest bardzo duża lojalność, i spółdzielnia rzeczywiście stała się takim, takim tworem socjalnym tak? czyli tworem, który jednoczy ludzi i jak gdyby można powiedzieć, że stoi na takich bardzo trwałych fundamentach, które nie są jakby uzależnione od tego, czy, czy powiedzmy mamy yy, powiedzmy produkty o grosz tańsze czy droższe niż konkurencja. I to myślę, że to bardzo dobrze się sprawdza. Ja troszkę mało demokratycznie, ale w trosce o, pro, o czas trwania imprezy Jeszcze pozwolę sobie jedno tylko pytanie zadać w imieniu sali, bo myślę, że ono by w naturalny sposób padło. Pytanie o to, od kolejną rzecz, która odróżnia takie naprawdę dobrze funkcjonujące spółdzielnie od np. portugalskich sieci dyskontów, to zakorzenienie w lokalnej społeczności. Tutaj, czyli pytanie o działalność, o aktywność, o wsparcie spółdzielni dla lokalnej społeczności, już nie tylko społeczności własnych członków i pracowników, ale także po prostu ozorkowej okolicy. Spółdzielnia ma wypracowany taki model, jak gdyby pomagania podmiotom z swojego terenu. Po pierwsze, to musieliśmy dość szybko ten model wdrożyć w życie, ponieważ bardzo mamy dużo wnioskodawców, którzy tej pomocy oczekują, i okazało się, że no nie, da się, nie da się niestety pomagać wszystkim. To jest przykre, ale, 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 ale realne. W związku z czym przyjęliśmy taki model, że. Pomagamy podmiotom z terenu miasta i gminy Ozorków, tak, żeby było łatwiej i to, żeśmy ogłosili wszemi wobec, że żadna inna organizacja niestety nie może korzystać. Później próbowaliśmy sobie wypracować jakieś kryteria, bo też się pojawiało, pojawiało tych, tych, tych wnioskujących bardzo dużo. No i przyjęliśmy takie założenie, że pomagamy w niewielkim stopniu, a niewielki stopień to znaczy w granicach, powiedzmy, ta wartość tej pomocy, takiej jednorazowej, to jest powiedzmy, że od 200 do 500 zł. Ale pomagamy, powiedzmy, tym podmiotom, które do nas się zwrócą i uważa uważamy, że warto im pomóc. Tych podmiotów na terenie miasta i gminy, myślę, że około 50 korzysta e z naszej pomocy i to jest wymiar rzędu 20 tysięcy miesięcznie e rocznie. W formie pieniężnej, natomiast bardzo często pomagamy również w darowiznach pieczywa, pączków, różnych wyrobów, co my traktujemy znowu jako element reklamy i kwalifikujemy te koszty jako koszty reklamy, czyli nie, nie jest to pokazane typowo jako darowizna, ale właściwie wszystkie szkoły, wszystkie ośrodki kultury, biblioteka. Kluby sportowe, właściwie wszyscy wszyscy korzystają w jakimś tam niewielkim stopniu z naszej pomocy, i na dobrą sprawę zdarza nam się również pomagać osobom indywidualnym. To znaczy, jeżeli, jeżeli uznajemy, że, że powiedzmy komuś się zdarzyła jakaś tam wielka krzywda, a nie jest to nawet organizacja, tylko osoba, osoba fizyczna. To zdarza nam się również, jakby przekazywać materiały budowlane na spalony dom, czy coś tego typu. Także to jest, myślę, myślę zjawisko takie, takie które no w ciągu roku, powiedzmy, kilkadziesiąt razy ma miejsce i, i, i powtarza się właściwie każdego roku. Nazywam się Rafał Nowak, pełnię społecznie funkcję prezesa spółki pracowniczej. Skąd w ogóle się wziął pomysł? Drodzy Państwo, w 2009 roku. Do konsultacji społecznych, do organizacji związkowych w Polsce e, przyszła, przyszedł projekt rządowy, taki wspierania z spółek aktywności obywatelskiej i samorządu pracowniczego. E, ten rządowy program w końcu został uchwalony i jak wiele rzeczy w naszym kochanym państwie jest martwy, dlatego że nie zdążono do dnia dzisiejszego wydać odpowiednich aktów wykonawczych, zmieniających e, prawodawstwo w Polsce. Natomiast, e, gdy trafiła do nas ten projekt, zaczęło nam kiełkować, że być może e, my, jako załoga, moglibyśmy tego spróbować. E, natomiast, e, jak zrobiliśmy krótkie przeliczenia, bowiem e, spółka pracownicza e, skupia Pracowników zakładów azotowych puławy, także to jest trzeci producent na świecie melaminy, jeden z głównych graczy nawozowych w Polsce. No, jak wzięliśmy kalkulator, przeliczyliśmy, to wyszło nam na to, żeby mieć pakiet kontrolny akcji, to trzeba by było mieć bagatela półtora miliarda złotych, więc kwota bym powiedziała tak abstrakcyjna, że fajnie, że jest, pro, fajnie, że jest program odesłaliśmy do Lamusa. No, ale, że tak powiem, e, przyszedł nam w sukurs kryzys, bowiem e, nastąpiły z, po upadku Lehman Brothers e, spadki notowań i akcji na giełdzie. Nagle się okazało, że pakiet kontrolny, który ma w swoich rękach Skarb Państwa, to jest kwota rzędu 600-700 milionów, tak. E, zaczęło to żyć swoim życiem i e, Zaczęliśmy, powołaliśmy jako związki zawodowe, wszystkie, co, po, co jest ważne, bo zazwyczaj te związki zawodowe między sobą walczą, e, taki społeczny komitet wspierania e, prywatyzacji obywatelskiej. Ten komitet działał, propagował e, ideę wśród pracowników. Nastąpiło gwałtowne przyspieszenie w momencie, w którym Skarb Państwa ogłosił przetarg na zakup akcji. I nagle okazało się, że nie mamy zbyt dużo czasu. Zaprosiliśmy wtedy wiceministra skarbu odpowiedzialnego za tą gałąź chemiczną w Polsce, pana Leszkiewicza, który przyjechał. No i w trakcie dyskusji tłumaczymy, nie dał sobie wytłumaczyć tego, że gałąź strategiczna powinna być w domenie państwa. Państwo dopiero e, zrozumiało to w momencie, w którym e, z, rosyjska spółka Akron chciała wykupić zakłady azotowe w Tarnowie, i wtedy dopiero się obudzili, jak to, jest to zwykle u nas bywa z ręką w nosniku popularnie. Co się działo? No, minister powiedział, że jeśli chcecie i tak wam zależy na, na miejsce pracy, to załóżcie spółkę i zgłoście się do przetargu. Skoro tak powiedział, to tak zrobiliśmy. 29 tak przekornie nazywanych ojców założycieli, choć wśród tych też może nie był taki parytet jak w spółdzielni, ale że 6 pań wśród tych ojców założycieli też było. Powołaliśmy spółkę kapitałową, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, bo to najłatwiej było jeszcze Taką sprawę powołać dokładnie 15 lipca 2010 roku pod nazwą Spółka Pracownicza Chemia Pławy, Spółka ZO. Wymyśliliśmy z grupą doradców e, dywidendowy model finansowania. Złożyliśmy ofertę na wykup. E, oczywiście, jak to bywa, analitycy śmieli się z pomysłu. Pokali się w czoło. Przecież to jest koniunkturalizm, nie macie szans. Okazało się, że jednak pracownicy wiedzą dużo o swoim zakładzie pracy, bo po, po dwóch latach to większość analityków, z którymi e, dyskutowałem, to już nie może mi spojrzeć prosto w oczy, dlatego że rekordowe zyski e, puław pokazują, że nasz model spłaciłby się w ciągu sześciu lat. Także niestety e, pomysł jest e, decyzje, które właściciel, czyli skarb państwa podejmuje w tej chwili o konsolidacji branży pokazują, że raczej e, nie mamy szans przy e, decyzjach polityków, bowiem proszę państwa jest taka prawidłowość ekonomiczna, że gdy polityka w, wkracza do ekonomii, to ekonomia nie ma szans więc nie widzę w tej chwili jakby tego optymizmu że e, uda nam się główny zakład pracy natomiast spółka pracownicza nadal istnieje nie została rozwiązana dlatego że przy konsolidacji następują zazwyczaj zwolnienia strukturalne i e, planujemy wykorzystać tą spółkę pracowniczą do działań outsourcingowych żeby ratować ewentualne miejsca pracy dla ludzi którzy będą redukowane etat Także to jest ta, w tej chwili taki pomysł, suche dane, no nie mam prezentacji. 618 na dzień dzisiejszy wspólników uzbieraliśmy z racji tej, że chodziło tutaj o IDEO, kapitał społeczny, więc udziały można było kupować, były po 100 zł, jeden lub dwa. Większość pracowników wykupiła po dwa udziały. To spowodowało, że mieliśmy kapitał 102, ponad 122 tysiące złotych. E, tak jak mówiłem, e, nie było szans na finansowanie banków. Wymyśliliśmy inny model finansowania. E, I e, co ciekawe, to grupa doradców, gdzie były znane kancelarie prawne, kancelarie nieruchomości e, i dom maklerski banku e, dawnego zachodniego WBK, oceniali naszą ofertę i nie znaleźli żadnych błędów merytorycznych ani w wyliczeniach, ani w planach inwestycyjnych i po prostu przetarg został unieważniony, bo nasza oferta była najwyższa, więc no jak to, pracownicy nie mogą wygrać. Doktryna pseudoneoliberalna powoduje, że no jak to, no, pracownicy będą zarządzać firmą, unieważniono przetarg, tak jak mówię polityka wygrała z ekonomią. I jakby taka podzielenie się z państwem barierami, które powodują, że ten pomysł na zarządzanie przedsiębiorstwem przez samych pracowników nie wszędzie się udaje, ponieważ są znane przypadki w Polsce, gdzie pracownicy, ten samorząd pracowniczy wygrał. Dwa takie znane: to pierwszy to jest kopalnia Silesia, gdzie związki zawodowe same poszukały inwestora i w tej chwili ta kopalnia się odradza. I drugi taki przykład to jest w Kielcach miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne, które też jest zarządzane, jest własnością spółki pracowniczej. Natomiast y, ogólne rzędy można by powiedzieć, że są trzy rodzaje bariery, jakby wejścia, powodzenia y, pomysłu partycypacji pracowniczej w Polsce. Pierwsza podstawowa to jest ta bariera finansowa, czyli y, to, co w, w porządnych gospodarkach kapitalistycznych, czyli prawo do kredytu, tak, skoro Nigdzie nie mam zabagnionej historii, to mam prawo dostać na ogólnych warunkach kredyt. U nas ta polityka pieniężna jest jaka jest, i to niestety owocuje tym, że wszystkie takie pomysły mają bardzo duży kłopot ze zdobyciem finansów. Tak? Jeżeli się uda jakiegoś aniołu biznesu zrobić, załatwić, namówić, to wtedy to ma szansę. W każdym innym przypadku, w normalnej procedurze bankowej nieistnienia nie istnienia gospodarczego wcześniej takich spółek pracowniczych bez historii kredytowej nie ma szans to jest ta pierwsza bariera druga bariera to jest nasze jak zwykle niedoskonałe prawo często ustawy wzajemnie się wykluczają e, jest najśmieszniejsze jest tak że na przykład w naszych działaniach zdobyliśmy poparcie całej społeczności lokalnej i samorządów, i samorządy nawet chciały wejść do spółki pracowniczej, ale nie mogły, bo, tak jak powiedziałem, nie zaadaptowano prawa. E, opinia profesora Izdebskiego tylko pozwalała e, gminie miasto-puławy wejść, dlatego że tam jest paragraf, który mówi o tym, że jeśli przedsiębiorstwo działające na terenie gminy ma duże znaczenie dla lokalnego rynku pracy, to wtedy można być udziałowcem takiego przedsiębiorstwa. A tutaj były zainteresowane dwa powiaty, samorządy, nawet Urząd, nawet samorząd województwa lubelskiego. Także bariery prawne, nie chcę wchodzić jakby głęboko w ten temat, tylko sygnalizuję, że to jest taki drugi rodzaj barier, i trzeci, najgorszy, to ta mentalność, tak. Zarówno po stronie decydentów naszych, obecnych, jak i po stronie samych ludzi. Strach. Brak wiedzy. Wydawałoby się, że 20 parę lat wolnego obrotu gospodarczego już powinno wyedukować społeczeństwo. Przykład ostatnio tak, Amber Gold i innych z rzeczy pokazuje jednak, że ta świadomość ekonomiczna jest wśród polskiego społeczeństwa mała. I my, jako spółka pracownicza, taką edukację dotyczącą rynku kapitałowego prowadziliśmy na terenie przedsiębiorstwa. I w pewnym momencie, w którym unieważniono przetarg, wiele osób do, na, do mnie osobiście podchodziło, mówiło, szkoda, że nam się nie udało, chcieliśmy coś zrobić. Był ten rzeczywisty entuzjazm i sam pomysł y, poczucia, że ja mogę być współwłaścicielem takiej potężnej fabryki, y, zakiełkował. Też tok myślenia pokazuje y, stosunek analityków i to jest taki znamienny tytuł, bowiem swego czasu w gazecie wyborczej ukazał się wyborczej dawnej, tak? Teraz obecnie to gazeta. E, ukazał się artykuł o naszym pomyśle i znamienny tytuł, e, który brzmiał: "Związkowiec zdejmuje kufajkę i chce kupić giganta". Tak? I to jest jakby puenta tego myślenia, jaki e, obowiązuje w Polsce. Natomiast modele na zachodzie Europy partycypacji pracowniczej pokazują, że w dobie tego wielkiego kryzysu, który nadal szaleje w Polsce, nie tylko w, w Polsce, ponownie nie szaleje, tak, ale szaleje w całej Europie, e, drodzy państwo, na przykładzie choćby Wielkiej Brytanii, 7% tylko upadło przedsiębiorstw, w których e, była partycypacja pracownicza. Najlepszy odsetek, tak, czyli najbardziej naj, naj niezatapialne firmy, to były te firmy, których pracownicy mieli swoje udziały. I to jest zobrazowanie tego, e, do czego doszło wiele krajów, tak, czy w Hiszpanii, czy we Francji, gdzie tutaj mówiliśmy o hipermarketach, tak, tam jest program właśnie, że pracownicy hipermarketów są współdziaławcami całych firm czy w Niemczech, gdzie jest jakby nawet rządowy program dociskania, wymuszania wręcz, żeby były udziały pracownicze. W Polsce poszliśmy trochę inną drogą, a szkoda, chociaż w tej chwili widzę, tak patrząc już z boku, z, ze swojego doświadczenia, szansą taką wielką i branżą, która jeszcze może być w partycypacji pracowniczej, to jest nasza kochana... Niedoszacowana służba zdrowia. I takie pomysły są, i są przykłady, że e, i tutaj nie tylko lekarze, ale właśnie i pielęgniarki e, chcą zakładać spółki pracownicze i przejmować szpitale, żeby ratować swoje miejsca pracy. Tyle z mojej strony, jak będą pytania, to proszę bardzo. Chciałem nawiązać do tej kufajki. To, co... I też wytłumaczyć te moje słowa o optymizmie i o tym, jak mi serce rośnie. I oczywiście one jednocześnie krwawi, jak, się, jak słucham tego, jak ta wspaniała inicjatywa nie mogła się urzeczywistnić. Ale proszę powiedzieć, co, jacy ludzie, kto był w tym, w tym gronie ojców i matek założycieli i pokazać nam. Jak te osoby tak naprawdę były najbardziej kompetentne na świecie, żeby tym zakładem zarządzać? To były osoby, które po prostu nie wiedziały wszystko. Proszę trochę powiedzieć o tym, kto chciał przejąć pławy uspołecznić. Gdy, wybie... Gdy wybrano skład zarządu, zarząd jest pięcioosobowy. No, pełnego parytetu nie ma, ale jest kobieta w zarządzie. Więc tak, ja pełnię funkcję prezesa, z wykształcenia jestem ekonomistą. Koleżanka, która jest członkiem zarządu spółki pracowniczej, z wykształcenia jest prawnikiem. Drugi kolega, który jest członkiem zarządu, pełni funkcję w tej chwili w przedsiębiorstwie, jest dyspozytorem zmianowym, czyli jest takim dyrektorem produkcji na zmianach. Ponieważ to jest zakład pracy ciągłej, więc system pięciobrygadowy, też nową wymyślone dla ochrony pracowniczej Puławy generalnie. E, bardzo nowatorsko podchodzą do różnych rzeczy. Także zamiast starego systemu czterobrygadowego jest pięciobrygadowy, gdzie uciążliwość pracy zmianowej z, i wpływu na zdrowie jest zmniejszona. E, z wykształcenia inżynier chemik, także o produktach z, miał pełne pojęcie. I kolejny kolega jako przedstawiciel tego nurtu pracowniczego były przewodniczący Związku Zawodowego i ostatni kolega, który był w ramce zastępce dyrektora jednego z pionów, wcześniej pracował w inwestycjach, także znający się na inwestycjach, no, co pokazuje, że zarząd był bardzo kompetentny. No, a wspierali nas pracownicy różnego szczebla, także myśmy o fabryce wiedzieli. I co było znamienite, jakby odpowiadając na te pytanie, jako przykład, to w, to w toku postępowania, o którym nie mogę mówić, bo podpisałem klauzulę tajności, ale w toku postępowania jednym z wymogów było tak zwane badanie firmy. Myśmy z tego badania zrezygnowali i teoretycznie Skarb Państwa mógł na tej podstawie unieważnić. Natomiast nie odważyli się na to, bo wiedzieli, że nam badanie nie jest potrzebne, bo my doskonale wiemy, naszą w ogóle, gdy szukaliśmy jakiegoś partnera biznesowego, naszą podstawową zaletą to jest ten know-how, tak. Wiemy, jak ta się maszyna kręci. I to pokazało, że mimo braku badania i operowania na danych, które są ogólnie dostępne, bo Zakłada Zotowe Pławy jest spółką giełdową i raporty kwartalne są publikowane informacyjnie. Tylko na podstawie tych oficjalnych raportów i wiedzy praktycznej z naszej firmy napisaliśmy taki program inwestycyjny, który całe szczęście, że częściowo jest realizowany i firma się rozwija. Tak? A nie dotyczy źródeł finansowania i tych aniołów? Y, które tu zostały przywołane. Y, mam pytanie czy, czy, czy w Polsce jakby można znaleźć takich aniołów, którzy y, do takiej spółki przyjdą, a jeżeli mieliście kontakt z tymi aniołami to jakie są warunki, bo taki anioł to takim aniołem do końca nie jest, on tam coś chce z tego mieć i czy, czy były rozmowy i, i ewentualnie czy ten model w Polsce już efektywnie funkcjonuje? A właśnie gdy szukaliśmy y, źródeł finansowania dla mniejszych pomysłów trochę tych organizacji, tych aniołów, ale nie polskich niestety nadal, tylko tych, które w Polskę jakby patrzą z zainteresowaniem, to mieliśmy kontakt z funduszem ze Szwajcarii i ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast Rzeczywiście chętni, bardzo chętni do wyłożenia pieniędzy były te wszystkie Ventures capitals, te wszystkie fun fundusze takie agresywne inwestujące. Natomiast e, no, odpowiedzialność za naszą fabrykę nie pozwalała nam w ogóle z nimi rozmawiać dlatego, że no, kto dobrowolnie wprowadza Lisa do Kurnika. Także niestety e, wiedzieli, e, że po prostu mieli nadzieję też, że my przyparci do ściany, po prostu z nimi zaczniemy rozmawiać i na drakońskich warunkach. A myśmy sobie wymyślili e, źródło finansowania, bo odwróciliśmy rolę, gdy zaczęliśmy rozmawiać z, z bankami, bo to trzeba by, żeby finansować taką operację, to musi być już konsorcjum banków. To jeden bank nie zaryzykuje takiej ilości kapitałów, prawda, więc rozmawialiśmy trochę o tej inżynierii finansowej i w pewnym momencie idea nasza narodziła się stąd, że odwróciliśmy rolę, zaraz. Po co my mamy dać zarobić chciwym bankowcom, jak my dajemy propozycję, że niech zarobi państwo? I nasza propozycja można by było streścić, jakby w trzech zdaniach: spłacamy z dywidend e, skarbu, skarbowi państwa, żeby to nie była niedozwolona pomoc publiczno-prawna. To z, proponujemy odsetki według stopy lombardowej. tak? Czyli państwo nie ma zarzutu, że e, robi niedozwoloną pomoc. Dodatkowo zabezpieczenie takie, że uwalniane akcje by były stopniowo, by byśmy tylko wykorzystywali e, prawo zarządzania, natomiast kapitał byłby cały czas w ręku Skarbu Państwa. Czyli jakbyśmy prowadzili nieodpowiedzialną politykę w każdej chwili, w momencie strat. Skarb Państwa mógłby unieważnić umowę, akcje wracałyby do Skarbu Państwa, czyli proponowaliśmy bardzo dużą zabezpieczenie. Skarb Państwa nie podejmował żadnego ryzyka poza politycznym. No i tego politycznego ryzyka e, nie podjął. Także m, teraz, w tej chwili, e, bowiem ten pomysł dotyczący Spółek pracowniczych nie upadł, przynajmniej jeśli chodzi o jedną z central związkowych. Forum Związków Zawodowych ma taki projekt europejski, w którym jestem ekspertem który właśnie propaguje spółki pracownicze i chce ten pomysł rozwijać. I te, w tej chwili też my, jakby różnymi kanałami, próbujemy poszukać tych aniołów biznesu. No, bo mając te doświadczenia, i tak jak mówię, na przykład służbę zdrowia, która, jak wiemy, będzie prywatyzowana, bo przepis jest w ustawie, który mówi o wynikach finansowych, prawda, przekroczy się wskaźnik i trzeba oddłużać i spółkę prawa handlowego szpital robić. A więc też intensywnie szukamy takich, żeby te ci aniołowie biznesu byli prawdziwymi aniołami, tak? Mają zarobić na tym biznesie, ale tak jak tutaj e, w poprzedni wykład, e, na zasadzie nie lichwy, tylko uczciwych procentów.